Z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, samorządy w kraju zostały poproszone o wskazanie możliwej pomocy, jaka mogłaby być udzielona ewentualnym uchodźcom z Ukrainy. W naszym województwie zarówno Gdańsk jak i Sopot zadeklarował pomoc. Sprawdziliśmy, czy Tczew jest przygotowany na taką ewentualność. Pojawił się apel rządu do samorządów, żeby zabezpieczyć miejsca dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Jak ta sytuacja wygląda w Tczewie i czy Tczew jest gotowy na to, żeby, żeby przyjąć dodatkowe osoby, udzielić schronienia? Rzeczywiście, apel rządu dotarł do nas za pośrednictwem wojewody pomorskiego. Myśmy na ten apel odpowiedzieli, wskazując sale gimnastyczne, które moglibyśmy przeznaczyć na takie punkty tymczasowego pobytu uchodźców, z zastrzeżeniem takim, że to są jednak sale wykorzystywane na bieżącą naukę dzieci w ramach WF-u. Wskazaliśmy też pomieszczenia w hotelach z którymi skontaktowaliśmy się które wyraziły zgodę i określiły w jakich terminach mają wolne pomieszczenia i taka informacja poszła do wojewody Ile mniej więcej osób tczew byłby w stanie przyjąć to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ po pierwsze nie wiadomo, ile w ogóle będzie uchodźców, to jest raz, a dwa, czy to będą uchodźcy tymczasowi, czy to będą uchodźcy na dłuższy okres czasu. Ja myślę, że to jest kwestia kilkunastu rodzin, maksymalnie więcej. Po prostu nie jesteśmy w stanie przez dłuższy czas przetrzymać w Szczewie.